Państwo wiecie, obecna kadencja zdecydowanie różni się od poprzedniej. Przede wszystkim tym, że Komitet Wyborczy Ziemia Oleska Nasza Przyszłość wprowadził 8 radnych do Rady Miejskiej, a także po raz pierwszy w wyborach do Rady Powiatu Oleskiego zyskaliśmy 3 nowych radnych. W tym momencie chciałbym Państwa poinformować, gratulując serdecznie pani Ewie Cichoń, która przed 2 godzinami objęła zaszczytną funkcję przewodniczącego Rady Powiatu Oleskiego. Gratulujemy pani. Można powiedzieć, że głosami mieszkańców zapoczątkowaliśmy historyczną zmianę w wyborach samorządowych, wprowadzając do samorządu ludzi niezwiązanych z politycznymi układami, ludzi znających problemy naszego regionu, ludzi, którzy tutaj wyrośli, tutaj mają swoje korzenie, a przede wszystkim, którzy wniosą swoją wiedzę i doświadczenie i wspólnie z nami będą sięgać po fundusze unijne, aby budować nowe drogi, dbać o bezpieczeństwo i tworzyć wspólnotę mieszkańców. Jestem przekonany, szczególnie teraz, w sprzyjających warunkach, że nasza współpraca na płaszczyźnie gmina-powiat będzie układała się bardzo dobrze. Gratuluję wszystkim radnym sukcesu wyborczego i zdobytego zaufania oraz życzę samych trafnych decyzji w podjętej działalności samorządowej. Dzisiejszą uroczystą sesją rozpoczynamy nową 4-letnią kadencję wspólnej pracy dla miasta i gminy Olesny. Przed nami nowe wyzwania, obowiązki, nowe zadania, ale i nowe możliwości, jakie niesie ze sobą nowa perspektywa unijna i nowe środki ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej, a także sprawności i efektywności państwa. Zdwoimy nasze starania, aby pozyskiwać jeszcze więcej środków europejskich. W planach na przyszłą kadencję mamy wiele ambitnych zadań. Chciałbym powiedzieć o najważniejszych, a są nimi włączenie dalszych 10 hektarów do katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Oleśnie, poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę monitoringu, budowę oświetlenia, budowę ulic i chodników, budowę ścieżek rowerowych, dalszy rozwój bazy sportowej, rewitalizację parków, budowa placów zabaw i siłowni plenerowych. Dla naszych sołectw będziemy nadal pozyskiwali środki unijne dla różnorodnych projektów poprawiających jakość życia mieszkańcom wiosek. Fundusze europejskie chciałbym także wykorzystywać dla geotermii i fotowoltaiki. W dalszym ciągu będziemy wspierać wszelkie działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Będziemy także kontynuować współpracę z innymi samorządami, aby realizować wspólnie projekty unijne o charakterze ponadregionalnym. Naszym zadaniem będzie poprawa wizerunku gminy Olesno, racjonalna polityka ekonomiczna i finansowa, ożywienie gospodarcze, tak aby w naszym mieście i w naszych wioskach dobrze czuli się nie tylko ludzie starsi, ale by młodzi znajdowali tutaj swoje miejsce, zakładali rodziny, kształcili tutaj swoje dzieci, abyśmy wszyscy mogli z dumą i satysfakcją powiedzieć, że zmieniamy Olesno na lepsze, że wspólnie sami się rządzimy i wychodzi nam to coraz lepiej. Chciałbym, aby gmina dalej była postrzegana jako przyjazna i bezpieczna dla mieszkańców, otwarta na inwestorów i przedsiębiorców, dbająca o rodziny i ludzi starszych, skuteczna w pozyskiwaniu środków europejskich. Jednym słowem, jako gmina dynamicznie rozwijająca się, szczególnie w zakresie gospodarczym i infrastrukturalnym. Sukces w zarządzaniu tak skomplikowanym organem, jakim jest gmina, zależy od zgodnej współpracy burmistrza, rady miejskiej i mieszkańców. Liczę na sprawną i konstruktywną współpracę z całą radą oraz efektywną pracę nad wszechstronnym rozwojem miasta i gminy Olesny.
Tego oczekują również mieszkańcy ziemi oleskiej. Życzę nam wszystkim, byśmy nie zawiedli zaufania, abyśmy zachowali między sobą wzajemny szacunek i zgodę. Dziękuję za uwagę.